Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów będziemy rozmawiać o zaduszkach, ponieważ mamy dzisiaj 2 listopada. Jest to taki w zasadzie najważniejsze święto, bo to wczorajsze wszystkich świętych to takie jest, powiedzmy, ja to nazywam urzędowe, ale to najważniejsze święto to są zaduszki, czyli sprawy związane ze zmarłymi, którzy od nas odeszli. Ja od wielu lat zajmuję się, jakby to powiedzieć, ratowaniem przedmiotów związanych z funeraliami, czyli wszystko, co związane z pochówkiem. Mam trochę figur, mam trochę krzyży, ale powiem tak, że zaczynam doceniać też materiały, które się pojawiają na różne tematy, ponieważ proszę zwrócić uwagę, tu na przykład jest wspaniały album, który dostałem od mojego kolegi Wojtka Olejniczaka z Fundacji Tres. I tutaj są pokazane groby polskie na cmentarzach paryskich i na Montmercy. Powiem Państwu, że specjalnie z okazji zaduszek, jakby to powiedzieć, otwarłem sobie ten album, troszeczkę do niego wróciłem. Ma on oczywiście bardzo dużo ciekawych tutaj, no trudno to powiedzieć, ilustracji, ale w każdym razie pokazuje, jak wyglądają groby na obcej ziemi, bo musimy sobie zdawać sprawę, że my Polacy już mamy to we krwi od wielu pokoleń, że emigrujemy i jakby to powiedzieć, pomagamy na innych kontynentach, a tutaj mamy piękny nagrobek Fryderyka Chopina, no tutaj mamy nagrobek pani Marii Walewskiej, też bardzo zasłużonej dla polskiej strony. No tutaj są różne groby. No muszę powiedzieć, że nie zdawałem sobie sprawy, że na tej francuskiej ziemi leży, tak powiedziałem, Fryderyk Chopin, Juliusz Słowacki, Julian Ursyn Niemcewicz, Cyprian Norwid, Adam Mickiewicz, no i coś ostatnio bardzo modnego, Olga Bozańska, czyli powiedzmy osoba, która też, jakby to powiedzieć, weszła w historię Paryża, a powiedzmy, no, jest naszą dumą narodową. Także jest to wspaniały album. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych ilustracji, ale powiem tak, że nie trzeba tak daleko jechać. My tutaj niedaleko mamy lapidarium koło kościoła Krzyża w Lesznie, które no dzięki pierwszej inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie, które się zainteresowało poszczególnymi obeliskami i w zasadzie doprowadziło do początku renowacji poszczególnych obelisków, bo przedtem była tylko opieka konserwatorska jakby nad całością, a nikt się nie skupił na poszczególnych obeliskach, no daleko nie szukając. Możemy jechać do Wschowy, tam jest jedno z piękniejszych lapidariów, gdzie w zasadzie mamy prawie ponad 2-hektarowy obszar, gdzie jakby się zatrzymał czas, gdzie możemy obejrzeć płyty nagrobne, obeliski i w zasadzie nawet wchodząc tam, jakby człowiek może się cofnąć w czasie, ponieważ no, sztuka, która jest tam pokazana, jest najwyższego lotu, ponieważ no, jakby to powiedzieć, tak jak to dzisiaj widać na cmentarzach, na pochówek, na ostatnie pożegnanie, nikt nie szczędzi pieniędzy, zastawiają się, a robią wielkie, wielkie powiedzmy nagrobki, drogie kwiaty, dużo zniczy, ale wydaje mi się, że najważniejsza jest pamięć o tych ludziach. Ja zaczynam z perspektywy lat inaczej na te niektóre rzeczy patrzeć, zaczynam zbierać całostki osobowe. Mam w swoich zbiorach parę takich zestawów związanych z różnymi osobami, które nie wiem, jak wyglądają ich nagrobki, ale ja przechowuję w głowie o nich pamięć. Muszę powiedzieć, że na przykład tutaj te całostki, tu na przykład jest taka całostka związana z panem Hilarym Cerajewskim. Tak ten pan wyglądał. No, jest to niezmiernie ciekawe. Zmarł w wieku 50 lat. Człowiek, który był wojskowym, zresztą jest to tutaj na klepsydrze wymienione. Powiem tak, że z nim jest związana bardzo ciekawa historia, ponieważ no tak się skłożyło, że cały okres 39-45 spędził w lagrze, czyli w obozie dla jeńców wojskowych i przez ten czas bardzo, bardzo skrupulatnie korespondował ze swoją przyszłą żoną.
Zofią Demelówną z domu. To była krewna księdza Demela, który tu w Lesznie był bardzo ważną postacią. I powiem szczerze, czytając część, bo mam tylko 14 sztuk tych listów z obozu, to mam takie wrażenie, że ja do życia pana Hilarego i do pani Zofii zaglądam przez dziurkę od klucza, bo odkrywam całkiem inne tutaj światy. Mam bardzo też ciekawą całostkę po Stefanie Jakubowskim, który był rocznik 1910, był strzelcem w 55. Pułku Piechoty. Również prawie całą okupację spędził w obozie jenieckim. Po wojnie, o paradoks, w tym samym obozie jenieckim był strażnikiem i pilnował Niemców, którzy byli w strefie amerykańskiej, jakby to powiedzieć, zatrzymani w tym obozie. No i później pracował w ZISPO, czyli w zakładach imienia Józefa Stalina. W Poznaniu miał patenty racjonalizatorskie, poświadczone dokumentami perelowskimi. Także naprawdę też niezmiernie ciekawa rzecz, a chyba taką najciekawszą rzeczą, którą też ostatnio zdobyłem, są to dokumenty poświęcone panu Kazimierowskiemu Kleofasowi, który był właścicielem nieruchomości w Lesznie na ulicy Jagiellońskiej 3. No, był rocznik 1877, czyli był w wieku mojego dziadka. Dowiedziałem się o tym człowieku bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. No, od 1929 roku był radnym miasta Leszna. W latach 1930-35 był członkiem Sejmiku Powiatowego Leszczyńskiego. No a jego losy dotyczące wojny, dotyczące okresu powojennego, które znam dzięki życiorysom, które pisał, i co ciekawe, te życiorysy pisał na różną okazję. I tak to w życiu bywa, że można sobie lekko życiorys zmienić, co innego pisać do jednego urzędu, a co innego pisać do drugiego urzędu. Także nie wiem, gdzie są nagrobki tych ludzi, nie wiem, gdzie są krzyże, które są na grobach tych ludzi, ale mam ich w głowie i mam ich w takich całostkach, które gromadzę od pewnego czasu. Żeby tak nie było całkiem lukrowo, to pokażę jeszcze coś. Od wielu, wielu lat walczyłem o renowację nagrobka dzierżawcy probostwa włoszakowickiego. Tak wyglądał ten nagrobek od wielu, wielu lat, bo jak była robiona nowa ścieżka we Włoszakowicach, to powiedzmy przestawiono ten nagrobek i nikt nie potrafił się nim zająć. No muszę powiedzieć, że teraz ten nagrobek wygląda bardzo, bardzo już okazale, został naprawiony. Co prawda jest to bardzo, bardzo niefortunna renowacja. Myślę, że nikt się nie zastanowił, że powinno to być pod nadzorem konserwatorskim, bo powiedzmy powstał mały błąd. Data w śmierci pana Fabiana to idzie poprawić, ale powiem szczerze, i to zostało poprawione, ale powiem tak, że ktoś, kto zwraca uwagi na szczegóły, tak jak ja, proszę zwrócić uwagę. To jest pierwotna płyta, która była na grobie pana Fabiana Grycza, a to jest obecna płyta, która jest. I powiem tak, takie niezrozumiałe dla mnie zmiana czcionki kroju pisma, który jest na tej płycie, spowodowała, że ten nagrobek, jakby to powiedzieć, stracił ten swój charakter z początku XX wieku, bo skoro pan Fabian umarł w 1909 roku, to w 1909 roku tak powinny wyglądać te napisy. Jak wygląda ta czcionka, można zobaczyć, jak się przyjrzymy tej nowej, odnowionej już powiedzmy strukturze, to na odwrocie jest napis, że to ufundowały dzieci. I tam jeszcze została ta stara czcionka. Także myślę, że należy się bardzo cieszyć, że nie zapomniano o Fabianie Gryczu, że wreszcie doczekał się godnego miejsca spoczynku, ale dla mnie, jako dla człowieka, który ten nagrobek ogląda od ponad 40 lat, zaszła duża zmiana i uważam, że tak nie powinno być. Także myślę, że ten Dzień Zadusznych jest takim dniem, gdzie powinniśmy
zachowywać dobre wspomnienia o ludziach i tak jak wspomniałem, to wczorajsze święto to jest dla mnie takie urzędowe, a dzisiaj jest ten właściwy dzień zadusznych, czyli święto tych ludzi, którzy od nas odeszli, a pamiętajmy, że nie umiera człowiek wtedy, jeżeli jest jeszcze cały czas o nim pamięć, więc tą pamięć o przeszłości i o ludziach z przeszłości starajmy się jak najlepiej zachować. Dziękuję.